magicznym spotku. Witam was w mojej małej ojczyźnie. Witam was na ziemi śląskiej. To tutaj tradycja łączy się od lat z nowoczesnością. Dzisiaj z całej Polski zjechali się do nas sympatycy i członkowie i no, mam nadzieję wyborcy Konfederacji. Dzisiaj mamy konwencję wyborczą, na której no, zaprezentujemy się wyborcom, pokażemy naszych liderów, no i mamy nadzieję zrobić wielkie show. Jesteśmy jedną wielką ojczyzną, jesteśmy tutaj co prawda dzisiaj w małej ojczyźnie o nazwie Śląsk, natomiast chciałbym, mówię za siebie, gdyby mi się udało sięgnąć po mandat poselski, chciałbym stać się posłem, który będzie dużo poświęcał czasu ludziom, bo ja z tego wyrosłem. Ja nie wyrosłem z polityki, ja wyrosłem z tych interwencji, ja wyrosłem z pomocy ludziom. Mam powoli dosyć tego marazmu, tego ciągłego słuchania, że tu się nie da nic poprawić, że nie warto nawet próbować. Czy my w Polsce żyjemy na jakiejś żyle wodnej, czy jakieś mamy złe feng shui między Odrą a Bugiem? Czy są jakieś prawa natury mówiące, że jeżeli gdzieś się da, to u nas się nie da? Z jakiego powodu w Niemczech możemy mieć rywalizujące ze sobą o pacjenta kasy chorych, a w Polsce, kiedy mówimy o rywalizujących o pacjenta funduszach ubezpieczeń zdrowotnych, to dowiadujemy się, że tak się przecież nie da, że to niemożliwe, że to populizm. Krzysztof Bosak! My w tej pracy będziemy szli krok po kroku także po najbliższych wyborach. Wszyscy analizują najbliższy wynik wyborczy z perspektywy tego, co będzie za miesiąc. My zadajemy sobie pytanie, pracując politycznie, co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat, co będzie za 15, 50 i za 100 lat. Polacy przez ostatnie 30 lat byli jednymi z najszybciej rozwijających się gospodarczo narodów na świecie. Przez 30 lat. Bo jesteśmy pracowici, jesteśmy przedsiębiorczy, jesteśmy głodni sukcesu. Cały czas jeszcze nam się chce. Ale ten sukces gospodarczy, który odnieśliśmy przez poprzednie 30 lat, to jest zasługa nas, Polaków, pracowników, przedsiębiorców, a nie polityków i urzędników.